Siostra Faustyna, wielka polska mistyczka XX wieku, mistrzyni życia duchowego, która została kanonizowana 30 kwietnia 2000 roku, przypomniała na progu trzeciego tysiąclecia o miłości miłosiernej Boga, a obraz Jezusa Miłosiernego namalowany według jej wizji zapisanej w dzienniczku znany jest dziś na całym świecie. W tym miejscu wraz ze śmiercią siostry Faustyny Pan Bóg złożył wielki skarb dla Kościoła i świata, jej duchowe dziedzictwo, a w tym orędzie o Bożym Miłosierdziu, z którym wysłał ją do całego świata. To orędzie, najkrócej mówiąc, przypomina biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga oraz wzywa do głoszenia jej z nową mocą, świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. A wizualnym znakiem tego orędzia i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest właśnie obraz Chrystusa. Obrazy zawsze odgrywają bardzo ważną rolę w religii, w historii chrześcijaństwa. Wiemy, że było wiele dyskusji w ciągu dziejów. Byli obrazobórcy, którzy odrzucali obrazy i jednocześnie sobory powszechne, które dopuszczały do kultu obrazy. Obraz jest znakiem zewnętrznym, który ma pomóc człowiekowi w zrozumieniu tajemnicy Boga. Kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II zaliczył siostrę Faustynę do grona świętych. Powiedział wtedy: doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi i jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo siostry Faustyny Kowalskiej.